Władze powiatu podpisały umowę na modernizację szpitala. Uroczystość upamiętniająca przy zakładzie karnym. Ważny termin korekt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, dzisiaj środa, 13 dzień grudnia. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 12 grudnia władze powiatu raciborskiego podczas konferencji prasowej podsumowały działania związane ze służbą zdrowia w naszym regionie oraz podpisano umowę na modernizację w raciborskim szpitalu, która pozwoli lecznicy korzystać z energii odnawialnej. Starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda oraz dyrektor szpitala rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik podczas konferencji prasowej podpisali umowę z wykonawcą inwestycji na budowę budynku kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną dla zadania pod nazwą Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku szpitala rejonowego imienia dr. Józefa Rostka. Podczas konferencji podsumowano również działania w obecnej kadencji związane ze służbą zdrowia. Służba zdrowia w Polsce boryka się z bardzo wieloma trudnościami. Te trudności nie omijają również powiatu. Jednak jako starosta, jako powiat, jako zarząd, wspólnie oczywiście tutaj z panem dyrektorem, który te zadania realizuje przy współpracy ze świetną kadrą medyczną szpitala, zrealizowaliśmy bardzo wiele rzeczy w tej kadencji. Woli przypomnienia, żeby również Państwo mieli obraz, ile 10 milionów zostało zainwestowanych, to oprócz oczywiście niedawno oddanego SOR-u za ponad 10 milionów, który dzisiaj służy mieszkańcom, oprócz oddania oddziału zakaźnego, tych dodatkowych izolatek i całego sprzętu, który tam został dokupiony, została zmodernizowana tlenownia, teletechnika, zostały poczynione inwestycje właśnie w infrastrukturę teletechniczną, w infrastrukturę oświetleniową na LED-y. Zajęliśmy się również elewacją, co przyczynia się do energii, jeśli chodzi o oszczędności na budynku. Inwestycja w energię odnawialną to trzeci etap termomodernizacji raciborskiego szpitala związany z zielonymi źródłami energii. Najważniejszym celem jest pewne uniezależnienie się od energii. Tutaj został napisany projekt, za który bardzo dziękuję, i pozyskane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Projekt jest o tyle ważny, bo zapewni nam oczywiście odpowiednie ciepło poprzez montaż głębinowych pomp, ale również poprzez fotowoltaikę o bardzo znaczącej mocy, co spowoduje, że te środki finansowe będą mogły zostać przeznaczone na coś innego. Jest to jedna w zasadzie największa inwestycja w Polsce, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Myślę, że inwestycja jak najbardziej na czasie. Tym bardziej, że i tak czekały nas te inwestycje, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę i grzewczą, i elektryczną. Także dobrze, że złożyło się, że te środki pozyskaliśmy. Dzięki inwestycji powstanie budynek kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła, zbudowany na powierzchni około 0,5 hektara za budynkiem, w którym znajduje się oddział obserwacyjno-zakaźny. Umowa podpisana została na projekt za ponad 21 milionów złotych. Podpisujemy umowę na trzeci etap tej inwestycji, myślę, że największą część, którą powinniśmy realizować, czyli to są pompy ciepła, czyli odwierty głębinowe, których będzie, jak dobrze pamiętam, 248 na głębokość 130 metrów, farma fotowoltaiki, która będzie zasilać te pompy ciepła, budowa nowej kotłowni, w której będą trzy kotły gazowe, takie awaryjne, do potrzeb awaryjnych, w razie gdyby złoże było albo trzeba było zasilić, zwiększyć parametry. Realizacja inwestycji potrwa do końca 2024 roku. Wykonawcą jest firma Enerco Energy z Kielc. Dzisiaj przy zakładzie karnym w Raciborzu odbyły się uroczystości upamiętniające działaczy NSZZ Solidarność oraz internowanych i więzionych w murach raciborskiego więzienia. Uroczystość odbyła się przy tablicy znajdującej się na murach raciborskiego więzienia upamiętniającej tych, którzy byli internowani i więzieni za walkę o wolną Polskę. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in. samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz stowarzyszeń. W tej nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, kiedy zbrodnicza władza komunistyczna wprowadziła w Polsce stan wojenny, butem dławiąc ludzi myślących o wolności i
o honorze Polaków. Niestety nie ma dzisiaj z nami z uwagi na konieczność realizacji obowiązków służbowych pana generała inspektora Jacka Kitińskiego, szefa naszej formacji, który poniekąd z ówczesnym panem ministrem Michałem Wosiem był inicjatorem tego, żeby rozliczyć i grubą kreską odciąć naszą formację od funkcjonariuszy i decydentów, w zasadzie nie funkcjonariuszy, bo i w tamtym czasie pokazywali się ludzie z ludzką twarzą, noszący nasze mundury. Zastępca dyrektora generalnego Maciej Konior podczas uroczystości odczytał list intencyjny dyrektora generalnego Służby Więziennej Jacka Kitlińskiego, którym autor krótko przytoczył historyczne wydarzenia sprzed 42 lat oraz odniósł się do dnia dzisiejszego. Dziś mamy to szczęście, że tylko wspominamy tamte czasy, ale o tej historii nie możemy zapomnieć. Ku przestrodze. Należy pamiętać wspaniałych, odważnych ludzi, robotników, pracowników, działaczy związkowych, którzy swoją bohaterską postawą przyczynili się do upadku reżimu komunistycznego. Dziś dziękujemy za ich heroizm i oddanie. Łącząc wyrazy szacunku, życzę spokojnych chwil i refleksji nad tym smutnym rozdziałem naszej historii. Pułkownik Maciej Konior zwrócił się również do uczniów klas mundurowych obecnych podczas wydarzenia. Do młodzieży chciałbym się zwrócić, bo już nosicie mundury, przymierzacie się do zakładania munduru. Pamiętajcie o jednym, że my jako formacja mundurowa, a my w szczególności jako służba więzienna, jesteśmy po to, żeby służyć i bronić społeczeństwa, a nie dusić tych, którzy o wolność walczą i o humanitaryzm i prawa człowieka. I to jest przede wszystkim najistotniejszy element tego, że możemy sobie mówić funkcjonariusze. Niesiemy pomoc, a nie w drugą stronę, czyli wykonujemy polecenia zbrodniczych ideologii. I czasami warto niestety być może i zrzucić ten mundur, jeżeli polecenia są godzące w humanitaryzm, godność Polaków, ich bezpieczeństwo. Uroczystość związana była z obchodami 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przypomnijmy, przy zakładzie karnym w Raciborzu obiekty pamięci ofiar reżimu komunistycznego to tablica upamiętniająca tych, którzy byli internowani i więzieni w ówczesnym czasie oraz pomnik żołnierzy niezłomnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zostały niespełna 3 tygodnie na składanie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021. Po 1 stycznia weryfikacja dokumentacji będzie możliwa tylko na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądu. Warto jak najszybciej zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które zostały złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okresy od stycznia 1999 rok do grudnia 2021 rok. Poprawienie błędów i przekazanie do ZUS-u skorygowanych deklaracji i raportów będzie możliwe tylko do 1 stycznia przyszłego roku, czyli właściwie za niespełna 3 tygodnie. W przypadku skorygowania nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych, takich jak ZUS-DRA, ZUS-RCA czy ZUS-RSA za okresy od stycznia 2022 roku, można składać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Kiedy minęło już 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek zawartych w danej deklaracji i raporcie, to informacje umieszczone w dokumentach rozliczeniowych ewidencjonowane będą wyłącznie na kontach ubezpieczonych i nie będą miały wpływu na stan rozliczeń z płatnikiem składek. Dlatego ZUS zachęca płatników składek do przeanalizowania dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021 w celu ewentualnych poprawek. W tym celu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła informacje do płatników składek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS na ich profilach. Ponadto oddziały komunikują się z płatnikami czy biurami rachunkowymi, by przypomnieć o tym terminie. Dodatkowo prowadzone są szkolenia, webinary czy dyżury telefoniczne, które mają pomóc płatnikom składek w weryfikacji rozliczeń oraz wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych. Każdy płatnik, który ma wątpliwości, będzie potrzebował pomocy, może umówić się również na wizytę elektroniczną poprzez wideorozmowę na tzw. e-wizytę z naszym doradcą płatnika składek, skontaktować się telefonicznie z naszymi ekspertami pod numerem telefonu 22 560 1600 lub osobiście odwiedzić placówkę ZUS.
Jeśli dokumenty przedsiębiorca składa przez program płatnik lub e-płatnik, wówczas może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Przypominamy, wszelkie zmiany możliwe są tylko do 1 stycznia 2024 roku. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami, Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na kolejne wydanie już jutro. Spokojnego.